siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. No i mamy problem. Musimy przewozić zboże, pszenicę na drugą stronę hali. Bo pszenica nam się zaczęła gotować. Kurczę, nasypaliśmy wysoko. Sytuacja na rynku spowodowała to, że towar został. Na zboże, no co, sobie leży. I zaczęło rosnąć. Patrzymy, rośnie. No i co się okazało? No, na górze sam szczyt z 1,5 metra gdzieś nam, no, zaczęło to się gotować. No i postanowiliśmy przewozić. Mamy dwie ładowarki. Postanowiliśmy tą przerzucać suchą pszenicę na bok, a mokrą po prostu osobno sypać i wtedy ją suszyć, bo no, złapała nawet 20% wilgotności. Pożyczyliśmy od pana Kazimierza ładowarkę drugą, bo podbierając naszą od spodu, góra nam się obsypywała, a właśnie nie chcemy tego mieszać, tylko po prostu to wybrać, więc naszą ładowarką zabieramy od dołu, a Grzesiek tam zbiera szczyt, tam 1,5 metra zbiera, żeby to było też bezpiecznie, ładnie wszystko zebrane. No i działamy. Co tam? Że jest, a tutaj mi się wydaje, że gorąca, mokra 12,8. Czyli tam to 1,5 metra tylko. Sama góra. No dobra. Ja przewiozę jeszcze kilka łyżek, to tam podgarniesz. Ja jeszcze tutaj. Wiesz co, ja na razie tylko sam środek i tam od tej. Środek i wierzchni brzegi też. Żeby wymieszać. Ciepać zimno. No. I tam, tamto wiesz, to możesz jeszcze nawozić 2 metry. Gdzieś ten wysięg taki, że. Spoko. Że przy znak wyjdzie. Teraz pytanie, tam mulcher zabieramy czy nie? Nie wiem. To co najwyżej go chwycić. Bo. Auć. No będziemy ciaśniej już, no ja wiem. Tutaj będzie ciasno, nie? Bo generalnie chyba miejsca nam starczy. Co? Tak, ale bo miejsca nam chyba starczy, tak mi się wydaje. Zabierz. I tak to, żeby podgadać, to trzeba mieć miejsce na akcję. Dobra, na razie, Boże. Ale powiem ci, ty to masz sprzęt. Zobacz, ja muszę z 50 ton przewieźć, żebyś ty ze 3 łyżki wybrał. Pierwszy raz w grudniu mamy tyle towaru w ogóle na magazynie. Zawsze to gdzieś tam pszenica końcem września ostatnia już wyjeżdżała, no ale ubiegły rok, no i ten rok inaczej, ubiegły rok nauczył, że nie ma co kontaktować, a ten rok pokazał, że jednak było warto kontaktować. No zostało, decyzja była taka zapadnięta, że zostawiamy towar gdzieś tam. Od czasu do czasu tata łapał lepszą cenę, no to po kilka ton, no dla nas to kilka, no powiedzmy po 100-200 ton było coś tam kontaktowane, łapane, a reszta jednak została na gospie. No i co? My żeśmy, bo nigdy to tak długo nie leżało, no to z Grześkiem jak najwyżej to usypaliśmy, żeby też miejsce podczas sezonu, podczas żniw zachować, no bo na tej dużej naszej hali w pewnym momencie był i rzepak, i jęczmień, i jary, no i pszenica, żeby tego nie rozciągać nie wiadomo jak. No i nasz błąd, bo jeżeli byśmy tą pszenicę przewieźli tak jak było, odbywało się u nas suszenie, czyli gdzieś tam koniec
października, listopad, to myślę, że nie doprowadziłoby do takiej sytuacji właśnie, że ona gdzieś tam by się grzała. No ale cóż, człowiek uczy się na błędach. Też inaczej byłoby, gdybyśmy poprowadzili wentylację, tak naprawdę rozprowadzili rury i wtłaczali powietrze, to też by takiej sytuacji to nie, do takiej sytuacji by to nie doszło. Ale tak jak mówię, człowiek uczy się na błędach. Też u nas przez ostatnie dni odstawialiśmy ziemniaki. Udało się już wywieźć, sprzedać po prostu z 500 ton. 500, może ponad 500 ton, bo nie zliczałem tego. No teraz mamy taką pogodę, że właśnie przyszły mrozy. W tym szczycie zimnego było chyba minus 16. No to nie ma mowy nawet o odstawach, więc mamy kilkudniową przestój. No i z tą pszenicą chcemy właśnie zawalczyć, ratować ten towar. Dzisiaj mamy czwartek, więc w tym tygodniu już raczej nie będzie odstaw. Gdzieś od poniedziałku mają przyjść, no przyjść odgryz po prostu. Więc będziemy odstawiać dalej. Generalnie codziennie gdzieś po 4 ciężarówki odstawialiśmy. 4, raz udało się 5. Tam z 2 dni i byśmy już wywieźli do końca te ziemniaki i wtedy hala nam się zwolni, to te maszyny będzie można wszystkie w jedno miejsce pozaprowadzać, zaparkować to, bo no kurczę, niedawno myłem z Grześkiem tutaj na dużej hali, poustawialiśmy część, a teraz część maszyn musiała niestety iść pod chmurkę, a część maszyn się kurzy, bo no, tą pszenicę przewozimy. Wsiadaj!
kolejny mroźny dzień przed nami. Jaki mroźny? Odbisz, minus 7. No rano ile? 8 było, nie? Nie 7. Wczoraj wieczorem troszkę przymarzło, bo było minus 11 nawet. Ale fajnie drzewa są oszronione. I to ładnie wygląda. Idziemy. Kazik? A. Została nam ostatnia suszarnia do wysuszenia. Musimy ją załadować. Ja może wyjadę, ja się do 60 nie pcham, bo wczoraj na sam koniec dnia miałem kolizję. Uszkodziłem wysyp, mały szyberek. Widzicie widzowie, co narobiłem? Co? Bo ty, tak to ja bym ją pociągnął. Nie czułeś nic? A co ja poczuję? 60 ślizgła się, no to lód, nie? Co się wydarzyło? Jeśli pani bada na auto, no tak, ostatni raz była tankowana wiosną, jak odkamieniałem. Bo tak coś mi liknęło, kilka, a tam pusto. Kurde, to jednak ten traktor dużo pali, bo od wiosny do teraz cały zbiornik wypalił. No, a właśnie teraz tak mówiłem, sobie tak myślałem, że przecież tam jest wiosenne paliwo jeszcze. Na chwilę, chyba to... nie odpaliła, ale jakby się dolało, to by było lepiej. No to ten traktor jednak dużo pali, cały zbiornik od wiosny wypalił. Dwa razy w roku tankowałem. No ale sprawca się przyznał. Co? Ale sprawca się przyznał, kto ją tam zaczepił. Bo sama z siebie się do góry nie podczepiła. A ty jeszcze klocka nie zabrał, tylko jeszcze ogień. No ja myślałem, że to klocek, wiesz. No nie spodziewałem się, że do góry ktoś tam podwiesił, tak? Tutaj, a... Dobra, ja wezmę się. A ten, a... ale ja przechodzić przez to, co się zmontałem. No ta, ona... Na kijku nawet nic nie pokazała. Ty, ale ona dużo wtedy spaliła od wykopek, bo ona, jak sprawdzaliśmy, to pół zbiornika miała. Oj, Balbi, Balbi. No, myślałem, że raz na rok jej starczy, a tutaj zobacz. No, mogę na dwa razy w roku. No iść. Puszczaj mnie. Dwa razy do roku jednak trzeba tankować. Traktor. To czasy nastały, co? Nie, on nie wypadnie. Gdzie masz sitko i ten cały zestaw? A? Nawet w zbiorniku coś się odzywa, czyli jest dobrze. Upu, już jest. Mamy progres. Ciekawe, jak długo chodziła. Tłumik ciepły? Ciepły jest. No, Balbi. Do mnie!
Tylko nie podnoś! Prosto! Do mnie! I teraz już w tamtą. Okej. Będzie tak stała? Stój. Puść. Ja tu trochę zgarnę, a resztę się urwarką, nie?